daliśmy radę. Fala powodziowa przeszła przez Opole, ale się nie rozlała. Byliśmy przez cały ten czas bezpieczni, ale nie odbyło się to przypadkiem. Wiele lat starań, różnych zabiegów, a przede wszystkim w czasie powodzi dobra organizacja, współpraca wielu służb, więc dzisiejsza gala to okazja do podziękowania, przypomnienia i pokazania, zresztą uświadomienia sobie, ile osób pracowało na to, żeby pozostali mogli spać bezpiecznie, żebyśmy dzisiaj nie martwili się o tym, jak odbudować Opole, ale jak budować kolejne nowe rzeczy w Opolu. Więc z jednej strony gala, w której cieszymy się z tego, że powodzi nie było, a z drugiej strony gala, w której dziękujemy tym, którzy sprawili, że rzeczywiście dzisiaj się możemy cieszyć. Wiele spontanicznych akcji, takich, gdzie po prostu ludzie się zwoływali, sąsiad, sąsiada prosił o pomoc, albo nawet nie trzeba było prosić i ktoś przychodził, pomagał sypać piasek do worka, układać worki, wykonywać inne czynności, więc rzeczywiście był to wyjątkowy czas i oczywiście nie da się tych wszystkich ludzi dzisiaj tutaj zaprosić, ale da się podziękować przynajmniej przedstawicielom, albo powiedzieć, jak bardzo jesteśmy wdzięczni. Rzeczywiście, Straż Pożarna, Wojsko Obrony Terytorialnej, Policja, Straż Miejska, dziesiątki innych służb miejskich, które w różnych punktach dbały o to, żeby czasami nawet po prostu dowieźć posiłek. Przedsiębiorcy, którzy przywozili koce, inne rzeczy, sami mieszkańcy, więc grono tych osób jest ogromne. I to jakby buduje naszą wspólnotę. Jestem dumny z Opola, z naszych mieszkańców, że oni tacy właśnie są w tak trudnych chwilach. Mieszkańcy tym doświadczeniem z lat poprzednich już wiedzieli, czym to grozi. Myślę, że to był taki zapalnik, który po prostu zmobilizował od tych najmłodszych do tych najstarszych. Stanęli na wysokości zadania, zmobilizowali się w bardzo krótkim czasie. Myślę, efekty widzimy dzisiaj gołym okiem, tak? To wszystko jest uratowane, daliśmy radę. Przekazaliśmy pomoc rzeczową do dwóch powiatów, do powiatu brzeskiego i do powiatu niskiego. Łączna wartość darowizny to jest 200 tysięcy złotych, a na darowiznę składały się osuszacze, kuchenki i inny sprzęt, który jest niezwykle potrzebny w tak dramatycznej sytuacji, jaką mieliśmy kilka miesięcy temu. Tutaj chciałem podziękować naszym współpracownikom, którzy bezinteresownie włączyli się w pomoc swoim kolegom i koleżankom, a także ludziom, którzy mieszkają przede wszystkim w Lwinie Brzeskim. Tam ta pomoc była bardzo, bardzo znacząca. Mieliśmy też pracowników, którzy ucierpieli i tutaj, jeżeli chodzi o pomoc pracownikom, naszym współpracownikom, ich koledzy i koleżanki właśnie z ECO pomagali wzajemnie. My musimy zachować spokój, opanowanie. Chociażby samo to, że nie był zakaz przemieszczania się po wałach i tutaj były takie działania, żeby nie było represji, ale świadomość, wspieranie mieszkańców, bo przecież my też tutaj mieszkamy, żyjemy i chodziło nam o dobro przede wszystkim mieszkańców i jak również i naszych policjantów. Była wyłączona obwodnica północna czasowo z ruchu, trzeba było organizować objazdy. Też uświadamiać kierowców, ale tutaj też podziękowania dla mieszkańców i za tą wyrozumiałość i tak naprawdę współpracę w tym okresie. To chyba już taka nasza cecha narodowa, że w sytuacjach kryzysu wszyscy się solidaryzujemy, wspieramy i nawzajem sobie pomagamy.